się gospodarzom, powiodło się gościom. Fantastyczne uderzenie Władimira Boliewicza. Jego bramki z dystansu nie są działem przypadku. W ostatniej kolejce strzelił 2 gole w spotkaniu z Bogdanką. Wprawdzie z pola karnego, bo wykorzystał 11, a później z 5 metrów dobił piłkę do bramki strzeżonej przez zawodnika Bogdanki Łęczne, ale jednak pamiętamy jego fenomenalne gole ze stałych fragmentów gry, czy też bramkę zdobytą w spotkaniu z GKS-em Katowice. Zobaczmy, teraz Koleżyński cały czas tam walczy. Ale teraz krosowa piłka. Nie ma spalonego. Jest teraz na zawodnik, nie wiem, czy Dudzic jest chyba właśnie. Tak? Ale poradzili sobie nasi piłkarze aż w taki sposób, no zbyt. Pogubili się troszeczkę i znowu Krakowie przybicie. Teraz strzał z dystansu, mocny samolot. Ranka dla Krakowa. Ależ tak, gol. Totalny strzał z 30 metrów na minucie, no nie rok strzał. Ale przypierdolił wadę. Strzał strzelił, przełapił bramkę. Za jedno. Także 24 minuta, no fenomenalna bramka tutaj, no naprawdę. Ale dużą niefrasławiłością teraz wykazali się nasi piłkarze, którzy mogli tą piłkę ze spokojem wybić. Tak jakoś ją wybijali, że trafiła ona pod nogi. Właśnie nie wiem, czy to tego robi. Znowu kołyska na Bukowej. Kosanowicz, Kosanowicz! Gol! Ależ kapitalna bramka! Kosanowicz! 2 razy próbował nic z tego. Bardzo źle, ale teraz uderzył fantastycznie. Jak tutaj nie powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Jeszcze przed kilkunastoma sekundami stoi. Widzimy 30 metrów minimum. Ależ przymierzył Kosanowicz. Ta piłka długo leciała, ale była też kopnięta bardzo mocno. Ptak nie zdążył z interwencją. Już nie przesunął się od razu, nie spodziewał się czegoś takiego. Później już sąd. I to był mecz trzymający w napięciu właściwie do końca. Kibice zobaczyli bramki dopiero w drugiej połowie. Fenomenalny gol autorstwa Edgara Bernharda w 78 minucie. I co istotne, bramka zdobyta lewą nogą, co w jego przypadku na pewno jest warte podkreślenia. Kirgis efektownie kopnął piłkę. Chwilę później kibice odpalili racę. W 79 minucie sędzia przerwał spotkanie na 18 minut. My sygnalizowaliśmy w magazynie Pierwsza Liga Raport, że w przypadku Arki Gdynia takie ekscesy spotkały się z zamknięciem stadionu na 2 najbliższe spotkania. Zobaczymy, czy Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej z panem Arturem Jędrychem na czele będzie również tak rygorystyczny w kontekście wydarzeń w Krakowie. I ostatnia akcja meczu, czyli sytuacja Marcina Makucha, który zmarnował doskonałą sposobność do tego, aby drużyna Sandecji zdobyła 1 punkt, a Krzysztof Pilarz później wściekał się na swoich partnerów z defensywy. Jak jeszcze minutę będziemy grać w tej pierwszej połowie. W pierwszej połowie, która przynajmniej mnie, Marek, na razie zadowala pod względem poziomu gry, tempa gry. Na pewno tak, tempo jest dość duże, duża agresywność. Suworow. Kolejna Suworow szansa. Na lepszej lewej nodze. Suworow! Ależ bramka! Ależ gol Aleksandru Suworowa! Gol numer 3 Mołdawianina w rundzie wiosennej. Piękne, techniczne uderzenie. To, co próbował po drugiej stronie boiska Mierzejewski. Trafił w poprzeczkę, ale kapitalnie to zrobił Aleksandru Suworow. Ślicznie podciął piłkę, rzeczywiście ładnie wprowadził sobie. Nie był atakowany. No ale też zobaczmy, to jest kardynalne, co robią obrońcy Polonii. Jest ich tutaj 3, a pozwalają oddać strzał Mołdawianinowi. Przelobował, tak. No, obrońcy nie spodziewali się. Zobaczmy, Kokoszka zbyt biernie, Mynarz zbyt biernie, Jodłowiec zbyt biernie i kapitalne uderzenie Aleksandru Suworowa. No bardzo ładnie się zachował. Strzelił 3 gole już w eliminacjach Mistrzostw Europy. Techniczny, piękny strzał. Dla reprezentacji strzał. Mołdawii. No a teraz strzela 3. gola w tej rundzie dla Krakowi i Krakowia prowadzi z Polonią Warszawa 2-0 i chociaż i jedni i drudzy mieli szansę, mieli okazję w tym spotkaniu, to prowadzenie Krakowi, myślę, Marek, że jest zasłużone. Oczywiście, że tak, grają zdecydowanie, stwarzają sobie sytuację. To do piłkę będzie dorzucał Nkibazon Kiza, niezła wysokość i bramka, to jest pierwsza bramka Kuna van der Biesena w naszej ekstraklasie. W 7 minucie obejmuje prowadzenie, ale wykorzystał wrząs van der Biesen. Widzimy, że nawet w doliczonym czasie gry można tę całą tę stratę jak najdłużej utrzymać. Ale robią to bardzo mądrze, bardzo skutecznie, bardzo dokładnie. Struna czwórką teraz atakuje Krakowia, uważają, żeby nie spalić. Struna nie ma spalonego, Struna kontra, Sandomierski 3-0. Krakowia już ten mecz na pewno wygra. Andrasz Struna dostanie kartkę za to, że teraz tam powiewa do kibiców koszulką, którą zdjął
nie postrzelił gola, ale to jest w tej chwili dla niego najmniej ważne. Oszalał ze szczęścia stadion przy ulicy Kałuży. Krakowia pieczętuje tym golem swoją bardzo dobrą grę przeciwko Jagiellonii. Bardzo dobrą grę i tutaj ta akcja, bardzo dobre rozegranie, utrzymanie piłki przez linię obrony. Piłka zagrana na Klicha, którą wygrał pojedynek w meczu. To było doskonałe zagranie Klicha do wbiegającego Struny. Ten idealnie tą piłkę przyjął, zachował zimną krew, doskonałe wykończenie tej akcji i naprawdę to była filmowa akcja. Doskonałe podanie, idealne przyjęcie przez Strunę, idealne zachowanie się. Pierwsza bramka Słoweńca w tym sezonie. Andrasz.